Witajcie kochani w naszym palotyńskim domu. Witajcie wy z tej strony i witam ciebie ojcze Tomaszu. Bardzo się cieszę, że jesteś. Witam ciebie Krzysztofie, raz witam bardzo. Nie wiem kogo bardziej. Siebie nawzajem wszyscy najbardziej witamy. My się wszyscy kochamy. Kochanie, zanim wystartujemy z dzisiejszym tematem i z dzisiejszą rozmową, to może zacznijmy od modlitwy i bym ciebie Tomku poprosił, by ją poprowadził. W tym temacie jedna modlitwa nam zostaje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Święty Ojcze Dominiku, módl się za nami. Święty Ojcze Wincenty, módl się za nami. Nasi wszyscy święci ojcowie, módlcie się za nami. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja pozwolę sobie zacząć i podzielić się z wami formatem tego spotkania, który w sumie przed chwilą się zrodził. Ja miałem totalnie inny pomysł na to spotkanie, ale my dzisiaj z Tomkiem mamy bardzo spontaniczny dzień z różnymi trudnościami. Przed chwilą sobie usiedliśmy na szybkiej kawie i stwierdziliśmy, że chcemy, żeby to spotkanie nie tyle było takim gadankiem do was, konferencją, że Tomek gada 5 minut, potem 5 minut ja i to z zegarkiem w ręku, bo jak dłużej to po głowie. Ale chcemy, żeby to spotkanie miało taką formę, nazwijmy to, wspólnego podcastu, wspólnej rozmowy, że my między sobą chcemy pogadać o tym temacie, pod jakim się spotykamy i też do tej rozmowy was zaprosić. Więc to nie będzie takie sztywne, że będziemy tutaj zegarkiem w ręku, ale chcemy porozmawiać o ojcostwie. I zróbmy może tak, że jeśli was się będą rodzić jakieś pytania z tym tematem, z tym, czym będziemy się dzielić, z naszym doświadczeniem, to pod koniec tej konferencji, kiedy my się już nagadamy, namądrzymy, to wtedy pytania od was, dobra? Stworzymy taki wspólny podcast, wspólne dzieło, potem traficie na kanał YouTube'owy Tomka, więc będziecie sławni. Może nie będziecie widoczni na tym nagraniu, ale czujcie się, że jesteście współautorami tego. To jest słabość tego, że właśnie kamera jest w jedną stronę. Czemu? Nie wiem. To możemy potem zrobić szybki takie przejście, każdy ze stanie do kamery i się pomacha. Nie, no nie mamy waszej zgody, RODO i te rzeczy, wiadomo. Nie, ale chodzi mi też o coś takiego. Bardzo chciałbym też, tak to w sercu swoim czuję, że tu nie ma kogoś ważniejszego i mniej ważnego, dlatego że to jest taki temat, który dotyczy każdego, każdej z nas. I może jesteśmy rzeczywiście na różnym jakimś poziomie świadomości tego, czy na różnym poziomie przeżywania tej tajemnicy, co to właściwie się dzieje. Jeżeli w ogóle myślimy o ojcostwie, mówimy o ojcostwie, czy doświadczamy ojcostwa. A tym samym, bo to jest nieodzowne połączenie, jak ojcostwa, to i dziecięctwa. I to dotyczy Boga, bo taki jest choćby tytuł tego naszego spotkania, ale wiemy też, że mamy doświadczenie od samego początku bycia naszego tutaj na ziemi i to jest doświadczenie Ojca naszego rodzonego. Doświadczenie mówię, dlatego że nawet jakby go nie było, to też jest doświadczenie Ojca, który jest nieobecny. Znaczy, że to jest bardzo często właśnie głęboko w nas zakorzenione, czasami wyparte, czasami zamrożone, czasami jesteśmy w niezgodzie jakiejś, czasami natomiast w całych pozytywach, prawda, że mamy bardzo dobre doświadczenie z naszym tatą. Najczęściej myślę, że to jest pomieszane, że mamy takie czasy, gdzie dostrzegaliśmy wady naszych ojców, albo że było nam po prostu źle w takiej relacji ojcowsko-dziecięcej, a potem też bywa tak, że nagle dostrzegam po pierwsze podobieństwa, że jestem podobny czy podobna w tym czy w tamtym do mojego ojca ziemskiego i
że na przykład to, że do tego mi bliżej, a do tego dalej, to też wypływa z tego, że ja jestem właśnie z tego Ojca. Że ja nie tylko te geny noszę, ale też jakby i zwyczaje, i ja wiem, sposób pojmowania różnych rzeczy, doświadczania i tak dalej, i tak dalej. Więc długo by o tym można mówić. Chciałem tylko to tak zaznaczyć, szczególnie właśnie to połączenie, ten związek. Ojciec, dziecko. No? Że to nie ma jednego bez drugiego. Ja często odpowiadam, może jeszcze tylko to dodam, taką anegdotę, że jakby ktoś poszedł do sąsiada i powiedział, tato, nie? Że ojcze, tak jak się choćby modliliśmy, można powiedzieć tylko będąc dzieckiem. Jeżeli nie jesteś, nie masz jakby tej relacji, to no, byśmy nie mogli się modlić tą modlitwą, ale też do ziemskiego taty, no możesz powiedzieć, tato, no ale jak jesteś dzieckiem. Nie? Więc to jedno z drugim zawsze jest jakoś połączone. Ja myślę, że to jest bardzo ważna część w ogóle duchowości naszej, duchowości chrześcijańskiej. Widzenie siebie jako dziecka Ojca tego tamtego w niebie. Ale dobrze, że zaczynamy od trudności. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie tutaj was obecnych, ale tutaj moje takie może świadectwo, antyświadectwo. Ja wiele lat nie potrafiłem myśleć o Bogu jako Ojcu i też na takiego nie chciałem patrzeć. I to oczywiście miało związek z moim Ojcem ziemskim. Podejrzewam, że tutaj my obecni, ci, którzy potem będą tego słuchać, mamy różne i dobre, ale też bardzo trudne doświadczenia z ojcami. I to tak mocno wpływa na nasze patrzenie na Boga jako Ojca, że jeśli nie dotkniemy tego tematu, to możemy gdzieś w ogóle być bardzo daleko od zakochania się w Bogu jako Ojcu. No ja moim Ojcu, przynajmniej moim dzieciom z duszpasterstwa wspominałem na jakichś konferencjach, ja nie miałem dobrego Ojca. Znaczy no, spłodził mnie, to zrobił świetną rzecz, to akurat trzeba mu oddać. Tak samo jak i twój ojciec, nawet jak był największą mędą na świecie, to i tak zrobił cudowną rzecz ciebie. Mój tata był alkoholikiem, byłem małym dzieckiem, to odszedł z domu, zostawił nas, naszą rodzinę i nie mieliśmy kontaktu właściwie żadnego, poza jakimiś tam sporadycznymi. Skończył bardzo źle, skończył jako bezdomny, pewnie też alkoholik, znaleziony martwy w jakimś domu, gdzieś w Kędzierzynie Koźlu. I dla mnie on był zawsze takim człowiekiem, którego cechowało wiele takich rzeczy, z którymi ja potem kojarzyłem Boga jako Ojca. Czyli na przykład niesamowity chłód, jakiś taki dystans, to, że Bóg, jeśli jest Ojcem, no to jest kimś, kto ciągle zostawia, opuszcza, jest taki nieosiągalny, nie mogę go dotknąć, nie mogę się z nim spotkać, nie mogę zbudować z nim relacji. Jest kimś, komu na mnie kompletnie nie zależy i kto tak naprawdę nie chce mojego szczęścia. I mi bardzo wiele lat zajęło, żeby w tej mojej głupiej głowie i serduchu przebudować myślenie, że mój ojciec był człowiekiem, jako człowiek nie dał rady. I że Bóg, jeśli jest Ojcem, to jest o niebo lepszy niż ten. To był dla mnie jakiś taki punkt wyjścia, żeby zgodzić się na historię, na swoje doświadczenie mojego rodzonego Ojca. I to w zasadzie też mi przyświecało, kiedy myślałem o tym temacie, bo temat się zrodził z tej twojej cudownej książki, będziesz ją potem reklamował, będziecie mogli sobie ją kupić, Test na Ojcostwo. Jakby mojemu ojcu zrobili test na ojcostwo, na pewno by wyszło, że jestem jego dzieckiem, bo był takim kurduplem jak ja, byliśmy bardzo podobni. Ale sobie właśnie pomyślałem, jak ważne jest to, że ja bym chciał budować relację z ojcem, ale muszę zacząć uzdrowienia tej mojej relacji z tym ojcem, ojcem ziemskim. I chciałem, żeby ludzie, którzy tutaj przyjdą, będą tego słuchać też, żebyście nie bali się popatrzeć na Boga jako ojca, ale też zaczęli od popatrzenia na może łagodniejszym okiem na tego Ojca Ziemskiego. Znaczy, wiecie, bo ja jeszcze mam takie, im dłużej się tym zajmuję, takie refleksje. Ostatnio choćby miałem taką myśl. Jeżeli w Polsce połowa małżeństw się rozpada, nie wiem, w Łodzi, skąd do was przyjechałem, 2/3. Może ta myśl jest bardzo prosta, ale od tego, że się rozpada małżeństwo, nikt nie umiera jakby, zasadniczo.
Czyli coś jest dalej, prawda? Że potem są różne, znaczy czasami nazywamy rodziny patchworkowe czy coś, jakby, że to nie jest na takiej zasadzie czarno-białej. Dobry, zły, udało się, nie udało się. Nie, że jest ten moment taki jakiegoś kryzysu, jakiegoś właśnie nieradzenia sobie, coś trudnego, a jednocześnie bardzo często to nie jest właśnie takie ktoś się całkowicie stoczył, albo jest całkowicie nieobecny, albo zniknął, prawda? Nie, że jest dalej. No i co teraz? Nie? Że to jest nawet może trudniejsze, może ja bym wolał, czy wolała, że jak już nie ma, to nie ma, koniec. Albo jest, to jest, koniec. Nie, a tu jest, trochę jest, ale nie tak, jak ja bym chciał, czy chciała, żeby był. Prawda? Że to jest bardzo często pogmatwane. Na przykład, nie wiem, że mój ojciec jest w trzecim związku już, a nie przestaje być moim ojcem. Ja mam jeszcze na przykład z dwóch innych rodzin rodzeństwo. Jak ja mam budować te relacje? Że my najczęściej, tak sobie to uświadomiłem, nie wiem, może mi się wydaje, ale że myślelibyśmy tak albo, nie? A to jest dużo bardziej złożone, dużo bardziej skomplikowane. Nie? I jak teraz to nasze doświadczenie pokomplikowane, pogubione czasami, złożyć z Ojcostwem Boga? Nie? Takim, który choćby kocha wszystkich, właśnie tych grzeszników, tych pogmatwańców różnych, prawda, mnie w tym wszystkim, nie? My czasami, nie wiem, jakie wy macie doświadczenie, ale ja miałem takie doświadczenie, że zambony słyszałem najczęściej, prawda, że tak rodzina powinna być taka i taka, coś tam, tutaj, wszystko tak jakby jak tam powinno być, a jednocześnie widzę, że w tym kościele, przed tym księdzem, takich, nazwijmy to, wzorcowych rodzin policzę na palcach jednej ręki. A reszta, która przychodzi nawet do kościoła, no ma różne historie bardzo. Nie? Co więcej, nie? Ja, jak zacząłem mieć do czynienia właśnie z księżmi, jakieś rekolekcje kapłańskie czy inne, ja mówię, wy tak mówicie zambony, tak powinno być, tak powinno być. W was, na waszym roku, w seminarium, ile jest kleryków z pełnych rodzin? Na twoim roczniku księży z pełnych rodzin, ilu jest? To co ty się mądrujesz na tej ambonie, prawda, że tak i tak powinno być, jak ty sam nie masz w ogóle takiego doświadczenia? Czy to nie jest czasami tak, że ty mówisz do ludzi, którzy mają całkiem inne doświadczenie, sam też mają całkiem inne doświadczenie? Jakby, że coś tu się wyda. No ale tak powinno być. No ale zaraz. Nie? Że Pan Bóg, ja wierzę, że jest realny. A nie tym, jak powinno być. Pan Bóg się nie zajmuje tym, jak powinno być. Tylko jak jest. Nie? I jest trudno. I jest pogmatwanie. Nie? Nie? Jak to właściwie? Nie? Wiecie, przyznam, że to mnie pocieszyło, to tak, dopinając tego wątku jeszcze. Jak sobie uświadomiłem, kiedyś miałem taką konferencję powiedzieć o świętej rodzinie. Ona ostatecznie nosiła tytuł Moja nieświęta rodzina. Że nagle sobie uświadomiłem, święta rodzina, co to jest za twór? Jest święty Józef, który nie jest ojcem w tym sensie fizycznym. Jest Maryja, która poczęła z Ducha Świętego. Jest Jezus, który jest człowiekiem, ale też jest Bogiem. I ja myślałem zawsze, czy tak przynajmniej pojmowałem to, że jak ksiądz mówi, bierzcie wzór ze świętej rodziny, no to dla mnie wzór to jest trochę jak pieczątka. Była to kiedyś bajka taka Reksio, nie? Prawda? Czyli tak wszystkie rodziny, najlepiej właśnie mama, tato, dwójka, trójka, dzieci, czwórka może czasami, prawda? Ale nie, Józef nie ojciec, matka z Ducha Świętego poczynająca, Boga.
jak to zrealizować w naszych rodzinach, nie? I wtedy mi przyszło tak, przepraszam, że może tak mówię. To dopiero jest pogmatwane. Te nasze pogmatwane rodziny przy tym, to jest w ogóle przedszkole. Że tutaj połapać te końcówki, o co tu właściwie chodzi, w świętej rodzinie, a jest święta, wierzymy to, wyznajemy. To jest święta rodzina. To wcale nie jest jakiś taki wzór katolicka rodzina. Nie? To teraz o co właściwie chodzi? Dla mnie to jest takie coś, aha, to my mamy szansę. Nawet jakbym był z najbardziej pokręconej rodziny, to mam szansę. Że świętość jest możliwa. Nie? Że to odnalezienie ojcostwa w Bogu jest możliwe. Nie? Bo w ogóle innymi ścieżkami to chodzi. Nie? Tylko warto rzeczywiście się nie zniechęcać, tylko zacząć jakoś temu się przyglądać i szukać. Jeden z moich współbraci nawet kiedyś, teraz nie wiem, czy to od niego, czy od ciebie zależną, bo ja to od niego podciągnąłem, też podobną homilię powiedziałem, ale on powiedział, że wręcz rodzina Jezusa to była patologiczna rodzina. To znaczy, że nie była normalna. No bo jest tak właśnie, jak mówiłeś. I wiecie, jakie to dla mnie było zdrawiające? No rzeczywiście, Józef wychowywał nie swoje dziecko, nieślubne. To było tak uzdrawiające, bo ja wtedy zacząłem patrzeć na swoją rodzinę, w tym też na mojego ojca i przez to wszystko na siebie, że to właśnie moja historia, ta rodzina jest miejscem, w którym Pan Bóg też jako ojciec chce się objawić. Że nic nie jest stracone, nic nie jest przekreślone. Że nawet jeśli mamy bardzo pokręcone historie i może na przykład też ty przyszedłeś dlatego, że szukasz jakiś odpowiedzi, bo masz bardzo pokręconą historię, albo jesteś pokręconym ojcem już na przykład, że to jest szansa, że to jest miejsce, w którym Pan Bóg przecież chce działać, że Boga nie przerażają dziwne sytuacje, bo sam taką stworzył w świętej rodzinie. To jest cudowne, cudowne. A Tomku, dla ciebie, no dzisiaj ładnie mówisz o Ojcu, Bogu Ojcu, ale zawsze tak było? W sensie miałeś taki moment przełomowy, że zobaczyłeś w nim tego Abbe, tatę, ojca. Jak się dochodzi do tego, żeby zobaczyć, dobra, Bóg jest większy niż mój ojciec, może być lepiej, mogę się z nim zaprzyjaźnić, ale jak się do tego dochodzi? Jak to u ciebie było? Ja myślę, że to w ogóle... Ja, może tak zacznę od tego, że... Miałem taką tezę, prawda? Patrzeć na Pana Boga i Jego ojcostwo przez ojcostwo mojego taty, to jest, nie wiem, jak patrzeć na cały świat przez dziurkę od klucza, nie? Że to ojcostwo Boga to jest jakby niepojęte, jakby niezmierzone w porównaniu z tym ojcostwem, który ma mój tato, czy który może mieć każdy z nas, powiedzmy, jeżeli jest do tego ojcostwa powołany, czy duchowego, czy fizycznego, prawda? No to jest... jakieś ziarenko do jakiegoś ogromu, nie? A jednocześnie tak i to powodowało, że ja sobie trochę nie pozwalałem patrzeć na mojego tatę w tym sensie, że tak go pomijałem trochę. Nie, bo a nie, to Bóg jest ważny, a ten mój no jest jaki jest. Może to też dlatego było, to jest jakoś odruchowe. Mój tato był tak wychowany, nie wiem, ja jestem z Kieleckiego, z takiej partyzanckiej rodziny trochę, więc tam wszyscy byli twardzi, małomówni, prawda? Więc emocje na wodzy, nie? To jakoś tam pewnie ta historia cała to ukształtowała, nie? Bo ta historia dopiero potem tak do mnie dociera, typu, nie wiem, że mój stryj czy wujek 12 lat po wojnie w więzieniu z wyrokiem śmierci, 3 razy stawiany pod ścianą, strzelano do niego ze ślepych nabojów i znów i dalej. Jakby przeżyć te wszystkie traumy i rzeczy. My to teraz trochę słyszymy z Ukrainy, a to są nasi przodkowie, tuż przed. Nie? My wydaje się, aha, jesteśmy tyle 10 lat później. Natomiast jakby to choćby powodowało to, bo to się przejawia w bardzo prostych rzeczach. Jak ja wstępowałem do zakonu, miałem 23 lata bodajże, to ja widziałem, żeby mój tato się śmiał przez te 23 lata może 5 razy.
żeby płakał oczywiście nigdy. Więc jak ja się zastanawiałem, na przykład, czy mój tato mnie kocha? No, pewnie jakoś tak. Ale jakby w tym wychowaniu, takim właśnie bez uczuć większych, bez wypowiadania tego, znaczy to masz jak na lekarstwo. To takie, taka sytuacja, pamiętam, jak byłem takim małym brzdącem, mój tato lubił naprawiać rowery. Miał tych rowerów, nie wiem, cały strych. Wszystkie były niesprawne, nieważne, bo były do naprawiania, nie do jeżdżenia. W każdym razie on to naprawiał z kolegami, pili tam piwko, naprawiali te rowery. No w każdym, ja tam się zaplątałem między nogami i nagle słyszę: stop! To jest Tomek, mój syn. To nie jest wyznanie emocjonalne, ale na tyle mocne, jakby ja dopiero potem usłyszałem, jakby jak czytałem Ewangelię, że jak wyszedł Jezus z Jordanu po chrzcie, no to usłyszał te słowa: to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. No mój tato nie umiał tak ładnie powiedzieć: to jest mój syn umiłowany, ale prawda, też kościelny tak za bardzo nie był. No chyba największym dziełem religijnym, którego dokonał, to był raz niósł baldachim na Boże Ciało. I to dlatego, że był synem księdza, znaczy ojcem księdza, proszę. Prawda? No to go proboszcz raz wyróżnił, prawda? No to było największe dzieło religijne. A tak to chodził tak do kościoła, jak się przydarzyło, tak bym powiedział. Więc jakby ja nie miałem z nim takich relacji bliskich, nie? Była robota na przykład, że trzeba było coś pomóc robić, no to trzeba było robić. Więc jakby bardzo trudno mi było znaleźć takie momenty, które by świadczyły o tym na przykład, że on mnie kocha, nie? Dzisiaj byłem, choćby jadę tu do was z Myszkowa, gdzie byłem na pogrzebie taty ojca Adama Szustaka, nie? I słuchałem tego kazania, które on mówi dzisiaj o swoim tacie. Między innymi były tam takie wątki, dlaczego on jest taki, jaki jest. I to może z wiekiem przychodzi, że nagle trochę jest tak, jak mówi Biblia o Duchu Świętym, że Duch ci przypomni wszystko, co wam powiedziałem. No to czasami dopiero przy śmierci taty jest taki moment, aha, takiego przypominacza, a to kiedyś powiedział, a to kiedyś zrobił, a tak się kiedyś zachował. Nie? I dopiero się wtedy to przypomina, bo tak w ciągu życia nie bardzo to widać. Nie? To choćby tak już z Adama to powiem trochę, to potem z siebie, że na przykład mówił Adam o tym, że kiedyś mu groziła dwuja z chemii, nie? I miał nie zdać i wpadli z kolegą na taki pomysł, żeby ukraść dziennik i spalić, nie? Jak pomyśleli, tak zrobili, ale woźny ich złapał na paleniu tego dziennika, no i wezwał ojca do szkoły, nie? Więc tato podobno jak wrócił ze szkoły, prawda, to przy mamie tam zrugał syna, prawda, jak to tak mogłeś robić, prawda, a potem jak już byli sami, powiedział: dobrze zrobiłeś, tylko następnym razem nie dawaj się złapać. Więc to jest takie, właśnie ojciec tak umie powiedzieć, nie? Ale Adam to mówi w kontekście, dlatego ja jakby, nie wiem, może dlatego jestem taki śmiały, że ja się nie zatrzymuję, że ja po prostu jak widzę, że trzeba coś zrobić, to ja to robię. Nie? Jak ktoś nie ma takiego ojca, który cię dodaje ci odwagi, popycha cię, nie? To nie masz od kogo się nauczyć trochę tego, że tak można. Nie? I dla mnie jakby ten moment z moim tatą też był taki, nie? Że ja nie byłem świadomy tego, jakby czy on mnie kocha. Tak naprawdę dopiero tuż przed śmiercią, dzień przed śmiercią jego, ja byłem go odwiedzić w domu i on powiedział do mnie tylko jedno słowo, jak go złapałem go za rękę. On mówi: Tomuś. Tylko dopiero pół roku później na modlitwie
usłyszałem w sercu, czy można powiedzieć tomuś bez miłości? I to mnie zmroziło, nie? Bo bym odpowiedział, czy tato cię kochał? No ja wiem, może tak, chyba tak. A nagle mi to przypomina się, żeby powiedzieć tomuś, musisz kochać. Nie? I czasami to jest, nie wiem, za trzema szybami, czy za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Nie wiem, jak macie to, ale Duch Święty tam przypomina. Nie, nie tylko, co powiedział Jezus, ale też na przykład, co powiedział mój tato. Nie? I że to mi jest potrzebne, bo to coś we mnie robi. Nie? Może jeszcze wrócę do jakichś innych historii, ale to już nie mogę za długo gadać, bo przecież jesteśmy razem. Możesz. No to nie wiem, czy to jest istotne, ale się podzielę. Mi też Duch Święty, czy mój mózg, ale uważam, że Duch Święty, też przypomniał choćby jedno takie wspomnienie. Ja z moim nie mam za wiele wspomnień ojcem, ale mam takie jedno, pozytywne. Kiedy jakbym małym bajtlem 3-4 lata, jeszcze zanim odszedł, że po prostu trzymał mnie na rękach, nie? Byłoby strasznie upalne lato. Ojciec po prostu tam w samych slipkach, do na wsi to tam każdy wisiało, jak se chodzi. No i trzyma mnie też w samych slipkach swojego syna. I nie wiem dlaczego, ale jakoś to jest takie bardzo pozytywne doświadczenie. Jak sobie je przypomniałem, to sobie pomyślałem, że Bóg Ojciec pewnie ma tak samo, nie? Tak jak w Księdze Ozeasza pisze, że dla Niego jesteśmy jak takie niemowlę, które bierze do policzka przytula, że nawet ten mój nieidealny ojciec zostawił we mnie takie jedno malutkie wspomnienie, które mi pomogło zobaczyć Boga Ojca dobrze i mi to pomogło zbudować jakąś relację z Bogiem Ojcem. Bo wiecie, bo to też jest takie, nie? Że dopóki my myślimy tak o sobie tylko w kontekście bycia dzieckiem, nie? I takiego ciągle, i to jest konieczny etap, żeby, a jaki ja jestem w oczach ojca, a kim ja jestem dla mojego ojca. Prawda, że to jest tak ważne. Ale to się bardzo szybko też zmienia w taką stronę, a jakim ja jestem ojcem. Nie? Mógłbym to rozszerzyć oczywiście, bo to ojcostwo Pana Boga jest jednocześnie macierzyństwem, bo w Bogu nie ma płci, prawda? Więc w Bogu jest pełnia ojcostwa, ale to znaczy też pełnia macierzyństwa. I to więc i kobiety, i mężczyźni mogą pomyśleć sobie tak, no dobrze, ale jak ja patrzę, jakim ja jestem ojcem, czy jaką ja jestem mamą, i mogę powiedzieć, no ja się nie nadaję. Nie? I bardzo często takie doświadczenie ojca, który sam o sobie nie myśli najlepiej, czy mamy, która też się wielu rzeczy obawia, że sobie nie da rady, tak naprawdę wszystko dopiero jakoś tak, nie wiem, topnieje, czy się przełamują lody, jak zobaczysz to małe, nie? Że nie wiem, że taki ojciec, ja pamiętam takie widoki, prawda, że przychodzę z takim ojcem i jemu dają to małe, on się boi, że to złamie. Nie wiem po prostu, jak to złapać. Ta żona mu to daje. No, twoje, bierz. Jak to wziąć? Się boję, że pokrzywdzę to, nie? A z drugiej strony takie masz moje? Jakby to jest tak mocne, jakby, nie? Że nawet jak możesz myśleć o sobie najgorzej w tym, że się nie nadajesz zupełnie, to nagle jak masz takiego kogoś, taką maleńką osóbkę w dłoniach, to ci się wszystko zmienia, tak jakby pryska, nie? Że to jest mocniejsze dużo, nie? Jakby niż to, co ja o sobie tam myślę. Czy to znaczy, że ja nie przestaję myśleć? Nie przestaję, bo tam to ciągle mnie, nie wiem, oskarża, jakieś tam poniża, że mówi mi, że się nie nadaje albo że coś tam, a jednocześnie, no ale... No to co, to mam zostawić? Nie zostawię, bo jakoś kocham. Nie? Jakby, że to jest więcej niż moja głowa.
że to doświadczenie ojcostwa, zarówno takiego ziemskiego, jak i niebieskiego, to jest dużo więcej niż to, co ja myślę, czy co ja uważam, czy co mi się wydaje. Że to jest jakaś rzeczywistość, nie? Spotkanie jakby osoby z osobą, gdzie to się wszystko jakoś łączy w nas, nie? Ja myślę w ogóle, że my mamy za dużo teoretyzowania, również z Panem Bogiem, że to jest za dużo teoretyzowania. Bo myślimy, co to jest ojciec, kto to jest ojciec i wszystko się dzieje w twojej głowie. Doświadcz to. Dopiero wtedy będziesz w tym spotkaniu jakby doświadczał, że aha, że możesz być chciany, że możesz być kochany, albo że się nadajesz właśnie na właśnie przyjęcie tego, tej godności bycia ojcem, mamą. To tu się bardzo dużo dzieje, ale w konkrecie, a nie tylko w głowie. To jednak ja bym trochę poteoretyzował i wrócił do tego pytania, które jest podstawą tego spotkania. No właśnie, jakim ojcem jest Bóg? Bo tutaj znowu pozwolę sobie trochę pojechać po kościele naszym kochanym. No bo była jakaś chyba błędna katecheza, formacja, że w wielu ludziach zostało takie przekonanie, taki obraz, że Bóg jako ojciec nie jest kimś dobrym, sympatycznym. A jakim jest? Tomku, jak ciebie ktoś zapyta, wszyscy pytamy, jakim ojcem jest Bóg, no to jakim jest? To mnie bardzo zaskoczyło ostatnio. Zacznę od końca. Moje ostatnie odkrycie na temat ojcostwa jest takie, że Bóg Ojciec jest najmłodszy. Że jest młody. Tak mnie to zaskoczyło. Bo no, najczęściej, nawet jak tym jakoś gardzimy, czy się tym śmiejemy z tego, że to nie jest taki dziadek z siwą brodą na chmurce siedzi, prawda, i grozi palcem, bądź grzeczny, mówi, prawda, że mnóstwo ludzi ma jednak takie wyobrażenie, nawet jak nie rysuje tego, kojarzy mi się, bo było uroczystość Trójcy Świętej i w naszym kościele w Krakowie jest taki ołtarz Trójcy Świętej, jest taki właśnie jeden taki starszy z siwą brodą, drugi taki młodszy też z brodą, prawda? I jest tutaj taki ptak, prawda, nad nimi, no i że to niby jest Trójca Święta, prawda? Ale kiedyś tam jeden z braci się modlił i przychodził taki przewodnik po Krakowie i mówi tak, a to jest taki patriotyczny ołtarz u Dominikanów, to ten starszy to jest Mieszko I, ten drugi to jest Bolesław Chrobry, a to jest Orzeł Biały. No i śmialiśmy się, że to mniej więcej, jeżeli ten ołtarz wyobraża Trójcę Świętą, to nie wiem, czy nie bliższy był prawdy ten przewodnik, mówiąc, że to jest Mieszko I, Bolesław Chrobry, Orzeł Biały. Znaczy, że takie wyobrażenie ojca właśnie z siwą brodą, prawda? No Jezusa mamy jakoś wyobrażonego, no bo gdzieś tam te przekazy są, że miał długie włosy, prawda? I tak mniej więcej wyglądał, chociaż to też różnie bywa, prawda? Że Duch Święty był pod postacią gołębicy, to też jest jakieś jakby gołębicy tam jest napisane, prawda? No ale gołąb to gołąb, prawda? I tak dalej. Nie, więc my jesteśmy trochę w takich wyobrażeniach, bo bardzo trudno sobie właśnie wyobrazić Ojca, Boga Ojca, jaki to On jest. I On jest, jak to ostatnio arcybiskup Grzegorz Ryś powiedział w rozmowie, tam, a myśmy się spodziewali, że On jest paradoksalny. Paradoksalny to nie jest absurdalny, to nie jest przeciwstawny, tylko paradoks to jest coś podniesione na wyższy poziom. Nie? Czyli, że jest to, co jest, ale jeszcze to ma wyższy poziom. I to, co mówię o nowości Pana Boga, młodości Pana Boga, że Bóg jest najmłodszy z nas przez swoją nowość. Bo Bóg Ojciec jest nieustannie świeży. Ma cały czas nowość w sobie. Ciągle nowe rzeczy odsłania i odkrywa. Po prostu możemy się zaskoczyć. To my jesteśmy przy Nim starzy. Bo już kostniejemy, bo już się przyzwyczajamy. On się do niczego nie przyzwyczaja. Ciągle kreuje nowe rzeczy.
Nie? W tym sensie jest najmłodszy. Wcześniej odkryłem, że jest najmniejszy za Tomaszem z Akwinu. Nie? Wydawałoby się, że Bóg Ojciec jest największy. Nie. Jeżeli On zrodził Syna i jeszcze od Niego i od Syna Duch Święty pochodzi, a On tylko daje, nic nie bierze, to On jest najmniejszy, w tym sensie najbardziej uniżony. Jemu to w ogóle nie przeszkadza. Właśnie ten paradoks Ojca, Boga, jak myślisz, że On jest największy, to znaczy, że jest najmniejszy. A jak myślisz, że jest najbardziej wywyższony, to jest najbardziej uniżony. I to nie jest kłamstwo. Nie? Więc w tym sensie jest nieuchwytny dla nas. A jednocześnie, właśnie jeżeli myślimy, że jest daleki, to jest najbardziej bliski. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie jako absurd całkowity, nie? Ale właśnie paradoks, jaki on właściwie jest, nie? I tak naprawdę mam odpowiedź taką, szukaj. Nie? On chce ci się dać poznać, jaki jest dla ciebie. Bo wcale nie o to chodzi w tym pytaniu i tym samym odpowiedzi, żeby taki dać ogólny obraz dla wszystkich. Nie? To może to i ma jakiś sens, ale dużo ważniejsze jest właśnie to doświadczenie osobiste. Kim On dla mnie jest? Jak ja do Niego mówię Ojcze, to nie mówię do jakiejś idei czy abstrakcji, tylko chcę w tym spotkania, jakiegoś poznania, na ile to możliwe. Więc dla mnie takim rzeczywiście drogowskazem czy podpowiedzią był Jezus. Ja najpierw się zakochałem w Panu Jezusie na tej mojej duchowej ścieżce. A potem, jak zacząłem czytać Ewangelię, to On, Jezus mówi ciągle, a Ojciec to, a Ojciec tamto, a u Ojca to, a u Ojca. Ciągle gada o Ojcu. Ja mówię, już by się uspokoił, nie? Przepraszam, że tak powiem, jak Jan Góra o Lednicy. Po prostu nie było żadnego kazania, żeby nie powiedział o Lednicy, nie? Mówię, bo wiem, prawda? Sam teraz prowadziłem. No, w każdym razie, rozumiecie, to jest coś takiego. Jezus nie umie nie mówić Ojcu, nie? Jakby cały czas w jedności z Ojcem, nie? Mi to bardzo też pomogło, jak kiedyś spytaliśmy ojca Joachima Badeniego, na czym polegała modlitwa Jezusa. I on odpowiedział, modlitwa Jezusa była nieustannym przeglądaniem się w oczach Ojca. Że właśnie w oczach Ojca widzisz, kim jesteś. Jaka jest twoja tożsamość. Nie? W Jego oczach odkrywasz swoje dary, talenty, jak On cię zamierzył, jak On cię wymyślił, jak On cię ulepił, jak cię ukształtował, czym cię obdarował. Nie? Że my widzimy tylko po części, a potrzebujemy siebie zobaczyć nie w lustrze, ale w Jego oczach. Nie? Jak On na nas patrzy z miłością. Nie? Jak On to umie nazwać. To jest, to już domknę. To. Mam tu takiego przyjaciela Poltka w Poznaniu. On ma taką duchowość franciszkańską i kiedyś się obudził rano, podniósł ręce i mówi, Boże, Twój ulubieniec już wstał. Się przestraszył potem tego, co powiedział. Przyszedł do mnie i mówi, Tomku, można tak myśleć? A ja mówię, Polduś, nie można myśleć inaczej. Znaczy, że dokładnie w jego oczach widzisz właśnie, że jesteś jego ulubieńcem czy ulubienicą. On cię patrzy jak oczko w głowie. Nie? Jakby, czy my możemy w ogóle tak patrzeć, czy widzieć, rozumieć jakby tą relację z nim, nie? Co to właściwie znaczy? A jestem przekonany, jak słuchacie nawet tego, może wam się nawet to podobać trochę, a już podchodzi tam z boku taka myśl, no tak, może tak, ale... Jest coś takiego w nas, że no może oczko w głowie, no ale takie jednak nie takie, jak ma być, albo jakieś niedoskonałe. No może niby taki kochany, ale jednak to nie do końca taki dobry. Zawsze musimy sobie dołożyć sami, nie?
Nie umiemy po prostu tak przyjąć, że jesteśmy chciani, kochani, ulubieni. Nie, że zawsze musimy ale dodać. Nie? Czy w Bogu jest ale? To jest pytanie. Można myśleć o sobie, że jestem takim oczkiem w głowie, ale z takim lekkim zezem, nie? Że niby jestem jego oczkiem w głowie, ale troszeczkę zezmu tak przed, nie? Oczko, ale zezowate. No tak mi się skojarzyło, pomyślenia o sobie. Masz super skojarzenia, uważam. Możesz to powielać dalej, tylko cytuj. Wiesz co, to co mówisz jest bardzo uwalniające. Ja pierwszy raz chyba słyszę, że można o Ojcu myśleć jako o tym najmniejszym, najbardziej pokornym. Jezu, jakie to jest uwalniające i Twoje doświadczenia są bardzo zbieżne też z moimi, że to właśnie Jezus mi pokazał, jakim Ojcem jest Bóg, że mogę w ogóle mówić do Boga: Ojcze, tato, tatusiu, do mojego ludzkiego nigdy tak nie mówiłem. Ale gdybyś ty mnie zapytał, jakim Ojcem jest Bóg, to ja bym odpowiedział, że chyba najlepiej dla mnie opowiada o tym moja najukochańsza przypowieść Jezusa o Ojcu Miłosiernym. Bo tam jak dla mnie jest taka pełnia ojcostwa Boga, że to jest z jednej strony przekochany człowiek, człowiek Bóg, w przypowieści człowiek, ale to Bóg, który kocha no po prostu nieskończenie. Nie? Choćbyś nie wiem, co w życiu nawywijał, to oni tak, chodź ulubieńcze mój, troszkę śmierdzisz, ale chodź. Ale obok tego też ta przypowieść mnie nauczyła tego, że Bóg jako Ojciec jest kimś, kto tak bardzo mocno stawia na moją wolność. Pozwala mi być samodzielnym, pozwala mi być odpowiedzialnym, że to nie jest ten, który nade mną ciągle filuje i patrzy, czy założyłem czerwone skarpetki, bo to jest jego plan na dzisiaj. Tylko to jest ktoś, kto mówi, no Krzychu, no ja cię stworzyłem, no jak ja cię stworzyłem, to znaczy, że masz wszystko, co potrzebne. Idź i żyj i próbuj to robić dobrze. Bierz ten świat w swoje posiadanie. I to było dla mnie strasznie uwalniające, że Bóg jako miłosierny, Bóg jako Ojciec tak bardzo na mnie stawia, że wcale nie chcę być nadopiekuńczym tatusiem, ale chcę być kimś, kto tam patrzy za mną, ale wcale nie będzie za mnie dokonywał decyzji. Nie wiem jak wam, nie wiem jak tobie, ale dla mnie to jest bardzo uwalniające, że ja się nie muszę tego ojca bać, że on nie będzie mnie rozliczał, że dałem ci wolność, ale jednak żeś głupio zrobił, to po coś z tego korzystał, dam ci w łeb. I to jest cudowne. Takiego ojca Jezus mi właśnie pokazał między innymi. Wiecie, bo to jakby to też jest takie, nie? Że jakby nie wiem, tak teraz się zawiesiłem, bo myślę, czy to jest bardziej matczyne, czy ojcowskie, nie? Że przychodzi taki syn i mówi, daj mi część majątku, ja idę. Że on za nim nie biegnie. Słuchaj, nie, to te... Chcesz iść? Idź. No jak mu tak pozwolił pójść? No nie kocha go. Tak go zostawił. Znaczy nie, że to... Niby to tak ładnie można powiedzieć, dał wolność. No tak patrzę po dziewczynach. Dał byście tak wolność. Mówi, pójdę sobie. I co? Ty mówisz, idź. A tu, ale zadzwoń jak dojdziesz. No, no. SMS-a wyślij po godzinie. Że, wiecie, jakby... Znaczy, bo dla mnie ta przypowieść też jest taka, ale to jest na poważnie. Jak on mówi, daj mi część majątku, to ten mu daje i go puszcza. Nie? Bardzo mnie urzeka, jakby to kiedyś tam usłyszałem od jakiegoś misjonarza, że jak czytał właśnie tą przypowieść z takimi chłopami tam w Ameryce Południowej, no to pytał ich właśnie, no jak to słyszą? Nie? A taki jeden rolnik mówi tak, o, ten ojciec musiał bardzo kochać tego syna. A mówi, a dlaczego tak uważasz, że tak bardzo musiał kochać? A ten mówi, no, bo potem zabił utuczone ciele, to znaczy, że tuczył je przez wiele miesięcy i czekał, aż wróci. Nie. Jakby to nie jest na takiej zasadzie, bo my możemy też tak pomyśleć, o, taki spontaniczny tato, że tak zobaczył syna, to tak wybiega, prawda? O, bo nagle ma taki przypływ emocji, prawda? Nie, on wcześniej już czekał, on był gotowy. Tak samo jak był gotowy, żeby go wypuścić i powiedzieć, dobrze, nie pójdę z tobą, nie? Tak samo był gotowy go przyjąć,
Tak samo jest gotowy wyjść do tego, który jest niezadowolony z przyjęcia swojego brata i z nim rozmawia. Nie? Że to wcale nie jest takie, o, takie proste, takie emocyjka taka, prawda, że tutaj, ach, o, chusteczka, baj, prawda, tutaj, oj, wracasz, super, prawda, nie, jakby nie, że tu, to jest poważne, on naprawdę chce część majątku, to jest 1/3, nie? Tak jakby, nie wiem, przepraszam, mam takie skojarzenie, prawda? Przyszedł jakiś pallotyn, prawda? I mówi, 1/3 tego kościoła sprzedajemy, dajecie mi kasę, ja odchodzę. A przełożony, dobrze, sprzedaję. No. Spróbuję. No raczej. Raczej nie. Raczej nie. Nie? A tu jest powaga. Daj część. Nie? To jest naprawdę gorsze. Szczerze powiedziawszy, jak tak się kiedyś pytali właśnie tych semitów, co to znaczy, jak taki syn by przyszedł i powiedział ojcu, to w mentalności semitów jest tak, ale to jest niemożliwe. Ale dlaczego niemożliwe? Jeżeli by syn przyszedł do ojca i poprosił o część majątku, to znaczy, jakby przyszedł i powiedział mu, życzę ci śmierci. Bo majątek można wziąć dopiero po śmierci ojca. Czyli tak jakby przyszedł, powiedział, chcę, żebyś umarł i dlatego chcę to wziąć. To jest dużo więcej tam, znaczy część majątku. Więc ten można tak powiedzieć, że to jest, że ojciec umiera, dając mu część majątku. Nie? Ale nie zaczyna go nienawidzić, tylko go dalej kocha. Nawet jak on to roztrwonił, jak on wraca, to znaczy ta krwawica, jakby nie zostało nic. To naprawdę stracił. To nie jest tak, że o, dostał dychę na kebaba, czy nie wiem, ile kebab kosztuje teraz. No. Nie wiem, głupio, że nie wiem, jak kiedyś dawno temu, jak byłem w internacie, to piwo kosztowało, niech będzie 6 zł. I się dawało takiemu młodemu, masz 20 groszy, kup 3 piwa i nie zapomnij reszty. No. To trochę tak, nie? Że to w tym sensie, że jakby dostajesz, jakby i no co, nic nie ma z tego. Nie? Ale, albo, a jeszcze mocniej, powiem szczerze, jakby jest ten moment właśnie, że on wychodzi do tego starszego, który nic nie rozumie. I niby jest cały czas, jest porządny, ale tak naprawdę nic nie rozumie z tego, na czym ojcu zależy, nie? Z tej miłości. I on go też nie przekreśla. Nie mówi, ty tępy baranie. Nie? Tylko z nim gada dalej. I jednocześnie wie też, że ci dwaj, jego synowie, oni nie będą w zgodzie żyć teraz. Nie? Bo ten ma pretensje do tego. Ten zach przecież dostał znów pierścień na rękę i sandały na nogi, czyli znów dziedziczy 1/3. Jak dziedziczy 1/3, to znaczy z tych 2/3, które były dla starszego, już mu wyciął 1/3 znowu. Nie, no to jest chamstwo. Znaczy, że tu naprawdę chodzi też o pieniądze. Nie? O konkret. Więc ta wolność, że Bóg daje wolność, to wcale nie jest tak, że oto jest tak lekką ręką, nie? Że nikt z tego nic nie traci. Nie, wszyscy tracą. Przez tę miłość wszyscy tracą. Czy ja umiem tak kochać, żeby tracić? Nie? No, to ojcostwo nie jest łatwe. Nie? Nie wiem, jak ja sobie myślę teraz o niektórych rodzinach. Weź to wszystko pogódź. Jakby, że oni się nienawidzą. Ta córka moja z moim synem. Ja jestem ojcem jednego i drugiego. Nie? Czy powiem jeszcze w tym kościelnym sensie. Miałem kiedyś takie doświadczenie,
jedno, byłem na rekolekcjach, jedno przedpołudnie, cztery telefony. Pierwszy telefon. Odchodzę z kościoła, z tej zbrodniczej instytucji. Chcę, żebyś wiedział. Sru. Słuchawka. Drugi telefon. Ojcze, nie byłam kilka lat w kościele, ale teraz zobaczyłam, że w kościele jest wszystko to, czego potrzebuję. Wracam do kościoła. Dobrze. Następny telefon. Występuję z zakonu. Już mam dość. Wracam do zakonu. Po czwartym telefonie poszedłem do kaplicy i mówię, Jezu, wytłumacz mi to. Co tu się dzieje w ogóle? I ja usłyszałem tylko jedno zdanie. Nie myśl, że jesteś bardziej miłosierny niż ojciec z przypowieści. Ja mówię, ja bardziej miłosierny? Nie, nigdy. Nie. Jesteś, uważasz, że jesteś. Żebyś lepiej to pozałatwiał. Bardziej byś umiał to pogodzić. Nie. O to chodzi, że jak ktoś mówi odchodzę, to ty mu pobłogosław na odejście i daj mu to, czego potrzebuje. Jak wraca, przyjmuj go. Jak nie chce wejść, wyjdź, rozmawiaj z nim. I ciesz się, że oni wszyscy jeszcze do ciebie dzwonią, bo wiedzą, że tu jest ich dom. Ale oni między sobą będą się różnić, nawet nienawidzieć czasami, nie wiem, będą szli sprzecznymi drogami, mieli sprzeczne idee. Pytanie jest, kochasz? Nie jest łatwo być ojcem, ale też nie jest łatwo być w tym bratem, siostrą, bo to tak naprawdę czasami nie wiadomo, gdzie z góra, gdzie z dół. Nie? Więc tak mówię a propos wolności, że z jednej strony super, a z drugiej strony nie jest takie proste. A jednocześnie ma sens. Z tym mi się łączy jeszcze jedno, bo ci dwaj synowie kompletnie nie byli w stanie i nawet chyba nie... Nie, ten jeden próbował zasługiwać na miłość ojca. Że my jak myślimy o Bogu jako ojcu, to też nam się włącza z tyłu takie myślenie, no dobra, kocha mnie, nie, jakby jestem dla niego ważny, ale... To właśnie zezowate oczko, nie, się uruchamia. Ja jako to zezowate, no muszę coś zrobić, żeby ten ojciec mnie pokochał, żeby ten ojciec jednak na mnie dobrze spojrzał, żeby ewentualnie mnie przyjął, ewentualnie mnie nie pokarał nowotworem, jak zgrzeszę. A Jezus pokazał, że Bóg jest ojcem, na którego miłość kompletnie nie musimy zasługiwać, nie jesteśmy w ogóle w stanie, a dzięki temu, że nie jesteśmy w stanie, to też nie musimy. Że On kocha tak na wejściu, na 100% i mu się to nigdy nie zmienia. To bardziej moja percepcja się zmienia, nie? Przyjmowania tej miłości. No ale tak pomyślałem, że jeszcze to warto poruszyć. To zasługiwanie na miłość Ojca. Znaczy, w nas jest tak to mocne, wiecie, to zasługiwanie. Nawet jak mówimy, nie będę zasługiwał, to i tak mam takie coś, że jak nie zasłużę. To jest cały czas taki handelek. Znaczy ja sobie mocno to uświadomiłem, jeszcze wracając do tej przypowieści, bo ja myślałem przez cały czas, że no dobra, to już ten, co wraca, ten z między świń, no to już naprawdę, to już jeszcze dla Żyda z między świń, czyli nieczystych zwierząt, to już gorzej, niżej już nie można upaść, nie? Że ten gość, który roztrwonił majątek, który żył między nieczystymi zwierzętami, no, że naprawdę nie ma argumentów. A nagle patrzę, ale dlaczego on tyle gada? No bo powinien przyjść i powiedzieć Kyrie eleison, nie? Czyli Panie zmiłuj się nade mną, Ojcze, miej miłosierdzie. Nie? A on mówi tak, wstanę i pójdę i powiem mu, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu względem Ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, uczyń mnie choćby jednym. Ja mówię, czy on wierzy w miłosierdzie Ojca? Nie. On cały czas wierzy w swoją elokwencję. Że jak on tak i tak powie, to wtedy ojciec tak i tak zrobi. Jeszcze mu powie, co on ma zrobić. Uczyń mnie choćby. A ojciec w ogóle nie wchodzi w to. Go przyjmuje nie dlatego, że on gada, tylko że już wcześniej właśnie był przygotowany z tym cielcem i go ubiera i tak dalej, i tak dalej. W ogóle i wtedy patrzysz, że to jest za darmo. Ale i tak ciągle myślimy, a nie wiem, może on tak myślał. Dobrze powiedziałem, to mnie przyjął.
ale my tacy jesteśmy, nie? Się dobrze pomodlimy, to zostajemy wysłuchani. Tak jakby Pan Jezus nie chciał nas wysłuchać, czy Pan Bóg. Nie? Jakby, że... No takie to jest gdzieś mocne w nas, nie? Że ja muszę zasłużyć, że ja muszę się wykazać, że muszę odpowiednio powiedzieć, odpowiednio się zachować, ubrać, nie wiem co. Nie? I dopiero za to ja coś dostanę, nie? Bo ten starszy też ma to samo. Jak ja tyle robię i nie dostałem tak, jakbym chciał dostać. To znaczy, że robię po to, żeby dostać. Inny, w ogóle inna perspektywa tej miłości. No, zgadzam się z Tobą. Ja jeszcze o jednej rzeczy chcę Wam powiedzieć. Takiej. To moje też odkrycie niedawne. Zaskakujące, przyznam Wam, że można robić rachunek sumienia według tej modlitwy Ojcze Nasz. Nigdy tak wcześniej nie pomyślałem. To jest niedawne moje odkrycie. Żeby patrzeć, Ojcze, czy ja rzeczywiście go mam za Ojca? Nasz, czy ja rzeczywiście uważam, że jest nasz? Który jesteś w niebie? Czy rzeczywiście ja tak właśnie to postrzegam? Nie? Też w tym sensie, że ja tam jestem zaproszony, że tam jest moja ojczyzna. Nie? Niech się święci Twoje imię. Czy rzeczywiście tego szukam, żeby Jego imię było uświęcone? Czy na tym mi zależy? Czy jednak czego innego szukam? Niech przyjdzie Twoje królestwo. Czyli co? Czego się spodziewam? Dla mnie królestwo to czym jest? Nie? I tak dalej, i tak dalej. Można by brać słowo po słowo, słowie, zdanie po zdaniu, czy ja rzeczywiście się z tym zgadzam jako to dziecko. Nie? Ale chcę zaczepić też o to, dlatego że tam jakoś mocno wybrzmiało i zaciekawiło, tak jak się modliliśmy na początku, Święty Ojcze Wincenty. Nie? Bo to jest też takie super u mnie w życiu. A propos tej modlitwy, ja nie bardzo wiedziałem, tak jakby mówi się u nas Święty Ojcze Dominiku, no ale czy ja mam tego Dominika za ojca? Znaczy co? I tak sobie pomyślałem, Święty Ojcze Wincenty, jak to, Krzysztof, ty przeżywasz właśnie to ojcostwo Wincentego? Bo nawiązuję do tego, dlatego że kiedyś tak wielce zapragnąłem i mówię, muszę odbyć rekolekcje swoje, osobiste, przy grobie świętego Dominika, nie? Więc zapakowałem się do Bolonii, bo tam jest jego grób i siedziałem tydzień przy tym grobie, prawda? I modliłem się. No i na końcu, już po tygodniu, już mam wyjeżdżać. No jestem interesowny, tak powiem. Więc mówię tak, no dobrze, siedziałem tu tydzień, jadę już. To co ty byś mi dał na koniec? I czekam. No bo tak jak jesteś takim dzieckiem, nie? No to tatuś powinien coś dać. I przyznam, że bardzo to mnie zaskoczyło, bo on mówi do mnie tak w sercu, możesz do mnie modlić się modlitwą Ojcze Nasz. Ja tak się wzdrygnąłem i mówię, nie no, chyba bez przesady trochę. Ale słyszę w sercu, spróbuj. I rzeczywiście poszedłem tym, nie? Ojcze Nasz. No przecież tak mówimy do Niego. Nie? Ojcze Dominiku, nasz z braćmi, siostrami świętego Dominika, który jesteś w niebie, zgadza się, jest święty. Nie? Niech się święci Twoje imię. Prawda? Nie? Czyli jakby niech wybrzmiewa to Twoje święte pragnienie wobec nas, też pragnienie zbawienia dusz, bo on miał bardzo mocne pragnienie zbawienia dusz. Nie? Niech przyjdzie Twoje królestwo. Co to jest królestwo? Kaznodziejstwo, nie? U nas, że
I tak dalej, i tak dalej. I to mnie teraz tak zachęciło, żeby tobie zadać to pytanie. Krzysztof, jakby jak ty byś się modlił na przykład tą modlitwą do świętego Wincentego? Teraz mam odpowiedzieć. No, co ty? O Boże, to żeś mi wkopał. Ale masz tak? Nie, bo to wcale nie jest oczywiste. Co, takie spojrzenie to pierwszy raz ktoś mi nakreśla. Tak jak mówiłeś, to już sobie w głowie zaczynałem tworzyć taką modlitwę. No jakbym się modlił Ojcze Nasz Wincenty, to bym sobie wtedy myślał, że mimo tego, że jesteśmy bardzo różni jako palotyni, to nas przynajmniej może łączyć paloty, nie? Że jak widzę moich pokręconych współbraci, których lubię, których niektórych nie cierpię, to jednak jest coś, co nas łączy, nie? Że myśl palotiego. No w niebie jest, bo jest. Jest potężnym, świętym, Bożym szaleńcem był i jest. Jego imię, czyli wdrażanie jego myśli, jego charyzmatu w świecie, czyli pokazywanie, że wszyscy jesteśmy z jednej ekipy, czy ksiądz, czy nie ksiądz, czy biskup, wszyscy jesteśmy razem, żeby głosić Ewangelię. A dalej to bym musiał porozkminiać, to żeś mi tak trochę tutaj... Tak, ale to... Nie, bo ja specjalnie tak mówię, trochę ciebie prowokuję, ale też was do tego zachęcam, nie? Jakbym miał powiedzieć, dobrze, Bóg jest twoim ojcem. Mówiliśmy wcześniej o naszych rodzonych ojcach, tak? Ale mamy też duchowych ojców. Znaczy, że oprócz Boga, który jest ojcem, tego mojego taty ziemskiego, jasne, że też słyszymy to zdanie świętego Pawła, nawet jak macie wielu współwyznawców, nie macie wielu ojców. Prawda? Ale właśnie i Paweł mówi, ja was zrodziłem. Na przykład, że dla kogoś Paweł może być ojcem duchownym. Że zrodził kogoś w duchu. Kto ciebie zrodził? Nie? I tym samym, bo to jest ważne, jakby, czy ty tym samym bierzesz jego dziedzictwo? Nie? To daj mi część majątku, która na mnie przypada. Że jeżeli on mieni się twoim ojcem, ten ktoś, kto cię zrodził, to jakie ci daje dziedzictwo? Że możesz się domagać. Może nie dlatego, daj mi część majątku i ja sobie pójdę, bo różnica między tymi synami a Jezusem, który był synem Ojca, jest tylko taka, że on nawet jak idzie, nie? Choćby rodzi się tutaj na ziemi, opuszcza, tak jak śpiewamy w kolędzie, opuściłeś śliczne niebo, obrałeś barłogi, prawda? Przychodzi, to nigdy nie traci kontaktu z Ojcem. I ci dwaj marnotrawni synowie nie mają tak naprawdę kontaktu z Ojcem, nawet jak mieszkają z Nim. Jezus jest jedynym synem, który nigdy nie traci kontaktu z Ojcem, nawet jakby odszedł najdalej. Nie? I wracam do tej myśli, to jak ty masz Ojca, to jakie jest twoje dziedzictwo? Nie? Może taka jeszcze anegdota, która mnie do tego skłoniła. Kiedyś pojechałem na takie rekolekcje dla muzyków. I tak przy kolacji siedzimy i tam gadamy. I taki gitarzysta basowy, prawda, siedzi. Fajnie nam się gada. Więc ja tak go pytam, bracie, co ty byś chciał w życiu robić? A on bez zastanowienia mówi, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych i wypędzać złe duchy. Ja się spodziewałem, że płytę nagrać albo koncertów więcej grać, a on w ogóle bez cienia, nie? Tam uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych, wypędzać złe duchy. Ja sobie myślę, pyszka taka, nie? Ale on mówi, a jak ojciec by jutro znalazł chwilę, byśmy porozmawiali, a ja już pod stołem zacieram rączki, że już sobie wypiszę, jak w punktach mu wybijać tą pychę z głowy, nie? No i tam się przygotowałem po dominikańsku do wybijania mu pychy z głowy. Ale mówię, odkrycie, prawda? Pomodlę się przed tym spotkaniem. No więc ja modlę się dosłownie 3 minutki. Nie? I nagle słyszę, jakby taki wkurzony anioł, nie wiem jak to inaczej opisać, mówi tak, a popatrz na swojego ojca. Ja tak się zdziwiłem, ale że... Popatrz na swojego ojca. I nie przychodzi mi do głowy mój tato Stanisław Nowak,
tylko święty Dominik. Tylko, że ja sobie to uświadomiłem, że ja nawet jak mówię święty ojcze Dominiku, czy święty ojciec Dominik, to ja go wcale nie mam za ojca. Tak jakby stoję tu z Krzysztofem, jakby przyszedł tu święty Dominik, to mówię, to jest Krzysztof, to jest święty Dominik. A nawet jakbym powiedział święty ojciec Dominik, to nie mój ojciec święty Dominik, tylko taki ojciec Dominik. I jak ten gość wszedł, puka do drzwi i ja mówię, słuchaj, stary, ja po prostu, ja się przygotowałem, żeby ci wybić tą pychę z głowy, bo jak usłyszałem, że ty chcesz uzdrawiać chorych, skrzeszać umarłych i wypędzać złe duchy, no to pomyślałem jasno, że to jest pycha. Natomiast przed chwilą się modliłem i słyszę, popatrz na swojego ojca. I mój ojciec, święty Dominik, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych i wypędzał złe duchy. To jak jestem ostatni, który ma ci to wybijać z głowy, bo bym się musiał sprzeniewierzyć mojemu ojcu, który to robił. Natomiast no, mogę ci powiedzieć, jakie niebezpieczeństwa duchowe cię czekają, na co powinieneś uważać, jeżeli chcesz uzdrawiać chorych, skrzeszać umarłych, wypędzać złe duchy. Ale jestem ostatni, który ma ci to zabraniać, bo bym musiał się sprzeniewierzyć mojemu ojcu. I on poszedł, a ja wtedy mi przyszło do głowy coś takiego. Jak ten, co do mnie przyszedł, wkurzony anioł, mi mówi, popatrz na swojego ojca, a ja, tak jak powiedziałem, nie miałem świętego Dominika za ojca, chociaż tak nawet o nim mówiłem, to skąd on wiedział? I szybka myśl jest moja taka, święty Dominik mu powiedział, idź do tego Tomka, puknij go w łeb. To znaczy, że się do mnie przyznał. To ja nie wiedziałem, że on jest moim ojcem, ale on wiedział, że ja jestem jego synem. I to jest prawda. On tam z nieba widzi swoje, nawet jak ja tego nie widzę. I dlatego śmielam się to do was mówić. Zaczynając od Krzysztofa, zaczepiam go, ale tak naprawdę zależało mi, żeby do was to powiedzieć. A czy wy nie macie tak, że macie ojca w niebie na przykład, a może jeszcze na ziemi, który wie, że jest waszym ojcem, a wy, nawet jak tak na niego mówicie, to tego nie wiecie, przez to, że nie czerpiecie z jego dziedzictwa. Oczywiście to jest dla mnie pytanie, dlaczego ja jeszcze nie uzdrawiam chorych, nie wskrzeszał umarłych, nie wypędzam ze duchów, ale to zostawmy do konfesjonału. Nie, czy kierownikowi duchowemu, ale nie. Jakby, że to jest to. Czy ja to biorę, co moje? Bo inaczej żyję jak sierota. Nie? Że my możemy tu sobie mówić o ojcostwie Boga, czy jakimkolwiek innym, a dalej możemy stąd wyjść i być jak sieroty. Bo ja nawet wypowiadam ojcze, a wcale nie biorę nic. Właśnie nie mam kontaktu, nie biorę dziedzictwa, nie czerpię z tego, nie dam sobie dać. Tylko ciągle jestem jakaś taka Zosia Samosia. I trochę takie to jest, on jest tam, my jesteśmy tu i tak trochę tak mam nadzieję, że się przynajmniej lubimy. Nie? A to wydaje mi się dużo większe jest. Nie wiem, co to Krzysztofie w tobie rodzi. Jak ja cię słucham, to tylko jedno zdanie, jak się zagrzewa, oczami łazi po głowie. I muszę je wypowiedzieć, nie wiem, czy w ogóle pasuje do tego. Powiedział właśnie o ojcostwie, że ojcem jest ten, który zrodził we mnie wartość. Że relacja z ojcem, Bogiem ojcem rodzi we mnie, pomaga mi odkryć moją wartość. Z ojcem Wincentem pomaga mi zobaczyć moją wartość apostolską. Nawet z tym ojcem ziemskim pomaga mi docenić swoją wartość. No to chciałem powiedzieć. Tak, no to ale co? Wziąłeś coś od Wincentego kiedyś? Dał ci coś? Tak materialnie to nie wiem. Wiesz co? Co mi dał? Duchu Święty, przypomnij mu.
No teraz nie przypomnę, na co się obudzę, sobie przypomnę, nie? Ale wiesz co mi dał? Dał mi takie głębokie w sercu przekonanie, że trzeba robić wszystko, co możliwe, żeby o Bogu mówić, nie? Żeby tak, to jest taki palotniński infinityzm, żeby wykorzystywać wszystko, co możliwe, żeby się nie zatrzymywać. Być takim wariatem. O, bo Paloty to był szajbos, to był wariat, nie? Żeby w ogóle się nie patrzył na to, co kto myśli, jakie są warunki, problemy, żeby starać się przekraczać własne trudności. To mi chyba Paloty dał. Ale wiesz co, bo to też jest ciekawe. Możemy tak te troszeczkę? Jakby jesteście z nami? Zaraz będą wasze pytania, także zostańcie jeszcze z nami przez chwilę. Nie, bo sobie pomyśl, czy warto takie coś pomyśleć. Tak jak ty mówisz teraz o Wincentym, to ja sobie myślę tak. Dobrze, ale on też miał ojca. Z kogo on brał to dziedzictwo, że tak jak mówisz, był wariatem? To kto go nauczył być wariatem? Kto mu dał dziedzictwo bycia wariatem? On tego nie ma sam z siebie. I trochę to jest takie, nie, że jedno w drugie jest. Nie? Jakby, że okej, my się kimś zachwycamy, ale ten ktoś też był z kogoś. Nie? I warto zobaczyć tak jakby dalej też swój korzeń, nie? No dobrze, to kto jest moim dziadkiem na przykład, nie? My mówimy na przykład, że naszym dziadkiem jest święty Augustyn, nie? Bo żyjemy według reguły świętego Augustyna, nie? I coś takiego jest też. Wiecie, że ja pamiętam, pojechałem do Mediolanu, tam gdzie on był chrzczony, w katedrze, tam w podziemiach i mi było tak tam dobrze. Tak jakby dziadek, tak nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie z dziadkiem, że cię tak sadza na kolanach i tak cię łaskocze pod pachami. I normalnie takie coś, że jest taki Augustyn, co cię lubi, też się do ciebie przyznaje. Nie? Jak ty mówisz, mój dziadzio, a on mówi, wnusiu, masz tutaj, nie? Coś. Odrobinę mądrości czy coś. Nie? Na przykład moim ojcem chrzestnym, tak to nazwijmy, bo my nosimy te imiona jeszcze, ja mam na przykład Tomasz na imię, ale w zakonie mam patrona świętego Jacka. Ja może jestem taki, przepraszam, ja tak się dzielę, a to jest rodzinne dzielenie. Może tak być, rodzinne dzielenie? Poszedłem kiedyś do świętego Jacka w Krakowie, tam jest jego relikwiarz. Nie? I tak klęknąłem i mówię tak, noszę twoje imię, jesteś moim ojcem chrzestnym, chrzestny to zawsze coś da. Nie? Ja mówię, a ty co ty mi dałeś na przykład? I święty Jacek jest bardzo małomówny, ale jak ci powie, to ci wpięty idzie, nie? Mówię, no co mi dałeś? Tak się mądruje, nie? A on mówi, kaznodziejstwo. Czyli wszystko, co ja najbardziej kocham. Nie? Mówię o tym przede wszystkim ze względu na Krzysztofa, bo patrzę na niego, czy on jest pallotynem. Rozwij. Kto mi powie, że nie? Będzie miał ze mną do czynienia. Znaczy, rozumiecie? On jest rasowym palotynem. Jest wariotem? Jest. Nie? Dziedziczy, palotym dziedziczy. Nie? Jednocześnie każdy z nas, jako dziecko, jest inny. Że bierzesz ze swoich rodziców, ale jednocześnie jesteś niepowtarzalnym egzemplarzem. Nie? I to też jest to, co ty mówisz tak ładnie, że aha, to mnie tak uwalnia, to mnie tak uspokaja, to mnie coś tam, że ja mogę być inny, że ja mogę być sobą, że ja mogę być wolny. Właśnie to, co też bardzo chcę powiedzieć w temacie ojcostwa, że ojcostwo cię nie zniewala. Właśnie, że ty, jak masz ojca, to nie znaczy, że musisz być taki i taki. Że właśnie to ojcostwo cię inspiruje, ubogaca, napełnia, daje ci dziedzictwo, ale cię w żaden sposób nie ogranicza i nie więzi. Nie? To też jest jakieś takie dla mnie odkrycie, że no, jakby rodzice byli tacy, żeby chcieli, żeby ich dzieci były głupsze od nich, to nie wiem, u świętego Dominika też to jest, ale u Pana Jezusa to jest, że on mówi, idę do Ojca, wy będziecie większe rzeczy czynić niż ja. Że największa radość dla rodzica to jest to, że jego dzieci są mądrzejsze, że więcej umieją,
Jakby po to całe te wysiłki rodziców wobec dzieci, żeby one były lepsze od rodziców. No jakby rodzice chcieli, żeby dzieci były gorsze, głupsze czy jakieś tam, no to chyba nie jest. Więc w tym sensie, że ci to nie odbiera wolności, że to ci nie zamyka w klatce, że cię nie definiuje tak, że ty musisz być taki czy taki, taka czy taka, albo że cię tak wiąże, że już dalej nie polecisz. Nie? Tak jak mówi święty Jan od Krzyża, może złotą nitką, ale nie polecisz. Nie? Jakby, no nie, to cię nie przywiązuje. Właśnie ta wolność, że ty możesz iść, że ty możesz zmarnować, że ty możesz się pomylić, że ty możesz zgrzeszyć, że ty możesz nawywijać. A jednocześnie za tym stoi taka miłość ojcowska, która cię nigdy nie opuści i nie zostawi, nigdy cię nie przestanie kochać. Żebyś nie wiem co nawywijał. Nie? Że to nie jest taka miłość za coś. Że ja cię kocham, jak będziesz taki czy taki, taka czy taka. Jak mi to zrobisz, to będę cię kochał, a jak tego nie, to cię nie będę kochał. Nie, ja cię będę zawsze kochał. Nawet jak spartolisz wszystko. Znaczy, że tu jest coś takiego niesamowitego w tej miłości ojcowskiej, nie? I względem właśnie Boga a nas, ale też między nami. Nie? Czy się może Pallotti wyrzec Krzysztofa? Żeby się wszyscy Pallotti nie wyrzekli. To się Pallotti nie wyrzeknie. Daj Boże. Co daj Boże? Dobra, może macie pytania jakieś? Właśnie, już to długo siedzimy. Tak, teraz czas na waszą radosną twórczość w pytaniach. Chyba, że nie ma, to kończymy, idziemy na herbatę, ale macie okazję. Kiedy może być pychą? Czy kiedy jest pychą? Kiedy jest pychą, bo jakby rozumiem, że ona No bo właśnie to jest jakby moja małość. Nie? W tym sensie, że wszyscy jesteśmy, jeżeli wierzymy, że dziedzictwem, że Bóg jest naszym Ojcem, a to, co On czyni i nam daje, to jest nasze dziedzictwo, więc wszyscy jesteśmy zaproszeni do uzdrawiania, wskrzeszania, błogosławienia, wstawiania się, do wszelkich rodzajów miłości. Nie? I staramy się odkrywać, która jest nasza ścieżka. Znaczy, nie, że nie ma czegoś takiego, nie wiem, że a ty... Zabraniam ci uzdrawiać. Tak. No bo to, co ja powiedziałem, to była moja pycha, nie? Wobec niego. Bo ja go nie pytałem, jakby, a dlaczego, a skąd, a coś, tylko już wiedziałem. Nie? A jednocześnie to, że to może być pycha, bo to mówimy o tym uzdrawianiu, ale możemy mówić o każdej rzeczy. Akurat uzdrawiać chorych, nawet wasza reakcja, jak to powiedziałem, się zaśmialiście, że tak powiedział, prawda? To też świadczy o tym, że dla was to jest coś nienormalnego. Nie? A nie powinno może być. Nie? Tylko, że właśnie o to chodzi, że jakie ja mam wyobrażenie, nie wiem, o czymś? Na przykład, że Bóg powie mi, chce, żebyś robiła, czy robił to i to. Ale mówisz, ale ja? Jego myśli nie są naszymi myślami. Bo on inaczej mnie widzi. Właśnie to, co mówię o przeglądaniu się o jego oczach,
to my naszymi oczami nigdy tego nie zobaczymy. To jest trochę na takiej zasadzie, choćby ta rozmowa na przykład Szymona Piotra z Jezusem. Kiedy Jezus pyta, a kim ja jestem? Za kogo wy mnie uważacie? I nagle mówi Szymon, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Co dopowiada Jezus? Nie poznałeś tego po ludzku, czyli nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec ci powiedział, kim jestem. Zobaczyłeś w oczach Ojca, kim jestem. I ja ci mówię, ty jesteś Piotr, skała, na której zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Co to znaczy? Po ludzku widać Piotra, który jest szefem małej firmy rybackiej i łowi ryby. Ale w oczach Ojca widać, że to jest skała, na której zbuduje Kościół. Nie da się tego po ludzku zobaczyć. Jak przejrzysz siebie w oczach Ojca, prawda, i ci powie na przykład, jesteś dla mnie mistrzynią trójskoku. A ty mówisz, ja? Przecież ja nie mam jednej nogi. Po ludzku ci się wydaje? Nie. Tak. Przecież ja seplenię. Nie? Ty będziesz, prawda, głosicielem, ale przecież ja jąkam się. Nie? Znaczy, to jest na takiej zasadzie, że wiecie, że Bóg ciebie widzi inaczej niż ty siebie widzisz, czy nawet inni wokół ciebie. I dlatego warto zobaczyć, a bo tam jest Jego dziedzictwo, które na ciebie czeka. Jak ja powiedziałem, że jeszcze z mojej półki, jak ja powiedziałem pierwsze kazanie jako diakon, to nikt mnie nie rozumiał, ja sam siebie nie rozumiałem. Po prostu najgorsze kazanie ever, nie? Jakby. I także mój przyjaciel, który był 3 lata młodszy w zakonie, jak został diakonem, po 3 latach mówił swoje pierwsze kazanie, i zaczął od zdania, mam nadzieję, że nie pójdzie mi tak źle jak ojcu Tomaszowi. Jakie to musiało być złe. A Bóg mówi, ja jeszcze mam na prymicyjnym obrazku napisanie, Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Co do czego? A dzisiaj mnie tu chcecie słuchać. Pan to sprawił i cudem jest w naszych oczach. Jakby mi ktoś powiedział wtedy, że ja mam być kaznodzieją, to bym mu się tak popukał w głowę. Nie wiem, jak to się stało. Nie? Myślę, że Krzysztof też mógłby powiedzieć o sobie, jakbyś mu powiedział, będziesz pallotynem, nie? Jeszcze duszpasterzem powołań pallotyńskich, jeszcze duszpasterzem akademickim w Poznaniu. Na tej wiosce, w tych slipkach, na rękach taty. Tak było, tak było. Nie wiem, co ty o sobie myślisz dziś, ale przejrzyj się w oczach Ojca. Możesz zobaczyć coś, naprawdę czego się nie spodziewasz. Nie? I to jest dobre, bo i Krzysztof, mam nadzieję, i ja jesteśmy z tym szczęśliwi, kim jesteśmy teraz. Nie? Czego i wam życzymy bardzo. Zadaj, Panie Boże. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Tak dodam, że będziecie mieli okazję jeszcze tak private pogadać, bo za chwilę idziemy do sali na kawkę. Tomek też pójdzie, nie? No. Więc jak ktoś tak się wstydzi, to nie ma problemu, możesz go za chwilę zahaczyć. No to nie ma, to lądujemy. Ja tylko to dopowiem. No dobrze. Bardzo bym was do tego zachęcał, nie? Jakby nigdy nie zgadzajcie się, jak coś wam w środku mówi, czy to będzie na temat waszego dziecięctwa, czy na temat waszego ojcostwa, macierzyństwa, córkostwa, prawda? Czy czegokolwiek, że jak
jest nie tak, jak wam by się wydawało, że to jest zamknięty temat. Czy to jest zawsze otwarte? Zawsze można otworzyć swoje serce, swoje myślenie. Jakby, Panie, poucz mnie. Jaką jestem córką? Jakim jestem synem? Jakim jestem ojcem? Jaką jestem mamą? Pokaż mi to, jak Ty to widzisz. Poprowadź mnie dalej. Nie? Tu nie ma nic zamkniętego. Jakby dla mnie tak bardzo przekonujące było, tak? Takie zdanie. Ojciec jest ojcem zawsze, nawet po śmierci. Nie? Mówię, wow. Znaczy, nigdy się to nie kończy. Nigdy się nie kończy Twoje bycie ojcem, nigdy się nie kończy Twoje bycie mamą, nigdy się nie kończy Twoje bycie dzieckiem, córką, synem. To jest coś wiecznego w tym. I ciągle na nowo muszę się w tym odnajdywać i ciągle jakby mocniej, głębiej sięgać w tym. Bo nie ma wątpliwości, że w tym ojcostwie, macierzyństwie, dziecięctwie chodzi o miłość. A u dominikanów akurat najmądrzejsi są nowicjusze. Kiedyś do mnie przyszedł nowicjusz i mówi: Ojcze, zawsze można bardziej kochać. Zawsze możesz być bardziej dzieckiem. Zawsze możesz być bardziej mamą, ojcem. Nie? Synem, córką. Zawsze możesz właśnie w tej miłości pójść dalej. Nic nie jest zamknięte. Nic nie jest skończone. Nie? Szukaj, pytaj. Nie? Dostaniesz więcej światła. Nie? Dostaniesz więcej miłości jeszcze w tym. Nie? Nawet jak to będzie jak ziarnko gorczycy małe. Nie? Że to będzie jedno małe wspomnienie. Jedno małe tomuś. Nie? Czy właśnie bycie na ręku, tak jak mówi Krzysztof, to z tego ziarenka może urosnąć wielkie drzewo miłości. Nie? Bo Bóg się nigdy w tym nie zatrzymuje, nigdy się w miłości nie zatrzymuje. Amen. Dziękujemy bardzo. Super konferencja to była. Naprawdę, to nie spodziewałem się. Krzysztof, piękną powiedziałeś konferencję. Dziękuję. Prawda, prawda. No wzajemnie. Dziękuję. Wam też dziękujemy bardzo. No to Ojcze, pobłogosław, nie? Razem. A dobrze, to razem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w miłości Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.